Witajcie na moim paranormalnym kanale. Każdy z Was chociaż raz w życiu spotkał się z takimi plakatami, często wieszanymi w okolicach kościołów, na których widnieją zakazane przez kościół znaki. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego jednorożec, pierścień Atlantów lub pentagram mogą zagrażać duchowo osobom, które chcą się posługiwać tymi symbolami? Zapraszam Was na film, w którym dowiecie się, dlaczego tak wiele artefaktów zostało zakazanych i jakie jest ich znaczenie. Zapraszam do oglądania! Nie jest tajemnicą fakt, że symbole mają moc. Zaklęta jest w nich energia, która kumulowała się przez tysiące lat, od kiedy powstały różne kulty religijne, kultury różnych stron świata. I te znaki służyły do reprezentowania bóstw, energii czy intencji. Większość symboli to bardzo proste formy graficzne. Trójkąty, pentagramy, krzyże, runy są takie dlatego, że posługiwali się nimi ludzie prości. Te znaki miały być jak najmniej skomplikowane i zrozumiałe dla każdego. Wiele znaków zakazanych przez Kościół miało swoje znaczenie magiczne. Były używane w na przykład różnorakich obrzędach plemiennych różnych kultur, dlatego nazywamy je również symbolami magicznymi, które wykorzystuje się do dzisiaj w formie amuletów, talizmanów, znaków ochronnych, pieczęci do rytuałów itd. Oczywiście symbole magiczne dużo wycierpiały. Dobrym tego przykładem jest Europa, która jest mieszanką różnych religii i przez wiele stuleci jedna religia niszczyła drugą, chociażby krucjaty czy wojny na tle religijnym. Podczas wojen wiele dobrych energetycznie i pozytywnie kojarzących się symboli było wykorzystywanych tylko po to, żeby kojarzyły się ludziom źle. Daleko szukać nie musimy. Swastyka. Symbol pomyślności i słońca obecnie każdy człowiek kojarzy ją raczej negatywnie. Inny przykład, runa Sovilo, słynne S, wykorzystywane przez SS-manów, dawniej symbolizowała słońce i powodzenie, a obecnie wiadomo. Dobra, przejdźmy do symboli. Zacznijmy od tego najbardziej popularnego, pentagramu. Kościół uznaje za niebezpieczny duchowo pentagram biały, czyli ten skierowany jednym ramieniem do góry, oraz pentagram odwrócony, zwany też czarnym, który skierowany jest dwoma ramionami do góry, oraz pentakl, czyli pentagram w okręgu. Zdaniem Kościoła pentagram biały symbolizuje człowieka jako Boga. Pentagram czarny jest symbolem szatana i jego piekielnego królestwa. Kościół uważa, że pentagram i pentakl to symbol, który służy do wywoływania złych duchów. Jednym z pierwszych filmów na moim kanale jest ten o pentagramie. Tam wyjaśniam prawdziwe znaczenie różnych pentagramów, więc jeśli nie oglądaliście, to zapraszam do nadrobienia. Tymczasem pokrótce powiem, że pentagram biały w chrześcijaństwie był wykorzystywany. Szczególnie w średniowieczu. Symbolizował on wtedy pięć ran Chrystusa oraz cnoty rycerskie. Możecie zauważyć, szczególnie na ścianach zabytkowych kościołów, wyryte pentagramy. Pentagram biały był wykorzystywany i nadal jest w różnych wierzeniach, kulturach i praktykach magicznych. W kulturze żydowskiej pentagram jest symbolem pięciu świętych ksiąg. Jest to symbol harmonii duszy z ciałem, symbol doskonałości i pięciu żywiołów – wody, ognia, ziemi, powietrza i ducha lub energii, jak zwał, tak zwał. W średniowieczu pentagram nazywano czarcią stopą. Noszony był jako amulet chroniący przed klątwami, złymi urokami i magią. To ciekawe, że z takiego dobrego symbolu wyewoluował w coś złego, w oczach Kościoła oczywiście.
Obecnie pentagram biały jest ważnym symbolem magicznym i korzysta z niego wiele osób parających się magią, którzy niekoniecznie są wikanami. Następnym bardzo kontrowersyjnym symbolem jest pierścień Atlantów. Zdaniem Kościoła jest to szalenie niebezpieczny amulet, który jest jednym z najpopularniejszych sposobów działania zła, powoduje opętanie i odwrócenie od Boga. Kościół traktuje pierścień Atlantów jak bożka, a co za tym idzie? Jego noszenie jest wbrew pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Zdaniem Kościoła, nosząc pierścień, pokładamy w nim nadzieję, że będzie robił to, do czego został stworzony, a więc relacja z pierścieniem jest jak modlitwa. Pierścień Atlantów ma zadanie chronić swojego właściciela przed złymi urokami, klątwami, toksycznymi ludźmi i nieszczęściem. Pierścień Atlantów wzmacnia intuicję oraz pomaga patrzeć na świat z większą spostrzegawczością. Cały sekret jego niesamowitych mocy tkwi w kształtach umieszczonych na pierścieniu. Figury geometryczne, kwadraty, prostokąty, trójkąty tworzą swoistą barierę chroniącą właściciela przed wszelkim złem. Temat pierścienia Atlantów jest na tyle niesamowity i intrygujący, że postanowiłam nagrać o nim osobny materiał. Dajcie znać, czy chcecie taki film zobaczyć na kanale. Jednorożec jest niebezpiecznym zdaniem Kościoła znakiem, ponieważ symbolizuje homoseksualizm, dewiację i wolną miłość. To bardzo ciekawe, ponieważ sam jednorożec był wykorzystywany w religii chrześcijańskiej. W sztuce chrześcijańskiej jednorożec często towarzyszył Marii, a on sam miał symbolizować Jezusa Chrystusa. Jednorożec był też uwieczniany na obrazach przedstawiających świętą Justynę z Padwy i uważany jest za jej atrybut. W średniowieczu wierzono, że jednorożec jest symbolem wierności, cnoty i niewinności. Jego łzy i róg miały magiczne, lecznicze właściwości oraz neutralizowały wszelkie możliwe trucizny. Szczęściarzem był ten, kto znalazł szczątki jednorożca i wykorzystał je do stworzenia na przykład naczyń, które były w stanie usunąć truciznę z nałożonego do nich jedzenia. Krzyż Ankh jest kolejnym zakazanym przez Kościół znakiem. Ankh lub, jak kto woli, klucz Nilu lub klucz życia, wywodzi się z kultury egipskiej. Oznacza on pokonanie śmierci, reinkarnację, płodność lub boskie zapłodnienie oraz życie. W starożytnej kulturze egipskiej krzyż Nilu mogli nosić jedynie faraonowie, ponieważ uważano, że jest to atrybut wiecznie żyjących bóstw. Wierzono, że klucz ten otwiera bramę do raju. Kościół uznaje ten krzyż za niebezpieczny duchowo, ponieważ nie ma on nic wspólnego z wiarą chrześcijańską i jest symbolem wrogim Jezusowi Chrystusowi. Symbolizuje rozwiązłość seksualną oraz jest talizmanem tajemnej wiedzy. Krzyż neutralizuje negatywne energie oraz przyciąga dobro do naszego życia. Nie wiem, czy wiecie, że znana nam wszystkim pacyfka jest symbolem, który zdaniem Kościoła niesie duchowe zagrożenie. Pacyfka, a tak naprawdę krzyż Nerona, bądź złamany krzyż, jest uznawany za znak szatana, triumfu Lucyfera nad Bogiem. Znak ten ma swoje korzenie o wiele głębiej niż czasy hipisowskie, w których oznaczał pokój i miłość. Rzekomo znak ten miał symbolizować upadek chrześcijaństwa i jakiegokolwiek człowieczeństwa. Pacyfka ma jednak też swoje dobre strony i wiele różnych interpretacji. Mówi się, że jest to symbol lecącego na tle słońca żurawia. Znak wolności, zmian, życia i dobra. Na koniec zostawiłam bardzo ciekawy symbol, który również z pewnością większość z Was kojarzy. Yin-yang, znak doskonałej równowagi, przeciwności dobra i zła, uzupełniających się energii. Żeńskie yin i męskie yang. Obie te przeciwstawne energie nie mogą istnieć bez siebie i uzupełniają się wzajemnie.
Symbolem tego są dwie małe kropki. Na białej połowie symbolu widnieje kropka czarna, na czarnej kropka biała. Przypomina nam to, że nic nie jest czarne i białe, że nie istnieje absolutne dobro i absolutne zło. Zdaniem Kościoła symbol ten jest niebezpieczny, ponieważ to, co stworzył Bóg, jest od początku dobre i nie jest w żaden sposób powiązane ze złem ani przez nie równoważone. Zło natomiast pojawia się wraz z pierwszym grzechem i nie jest wieczne. Bóg jest Panem wszystkiego, całego wszechświata, natomiast szatan jedynie chciał się z nim równać. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mnie bardzo takie tematy fascynują i naprawdę lubię robić takie filmy. Napiszcie w komentarzu, czy używacie tych znaków, czy może słyszeliście o nich dzisiaj po raz pierwszy. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i kciuka w górę. Wpadajcie na mój totalnie magiczny Instagram. Do zobaczenia wkrótce!